Dobry wieczór, witam Państwa serdecznie. Nazywam się Martyna Litke, pracuję w redakcji Małych Charakterów, jestem psycholożką i mam ogromną przyjemność zaprosić Państwa do naszej małej podróży po uważności. Będziemy dzisiaj rozmawiać na temat tego, jak zadbać o siebie, swoje potrzeby, ale także o potrzeby naszych dzieci i całych naszych rodzin. Na samym wstępie chciałabym też podkreślić pewną okazję, z którą dzisiaj tutaj się spotykamy, z okazji której się spotykamy. Mamy dzisiaj 10 października, czyli Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Jest to taki szczególny dzień, w którym myślę, że warto rozmawiać o profilaktyce, jak i o tym, jak możemy sobie już poradzić, kiedy kryzys emocjonalny czy kryzys w rodzinie się pojawi. Dzisiaj na pewno też te wątki będziemy poruszać, ale zanim to chciałabym też w ramach naszego tematu o uważności zaprosić Was do takiej króciutkiej chwili uważności i wyobrażenia sobie, jak takie życie pełne mindfulness może wyglądać w naszej rodzinie. Chciałabym, żebyście wyobrazili sobie sytuację, gdzie w trakcie naszych konfliktów rodzinnych, które oczywiście się zdarzają, rozwiązujemy je z cierpliwością i z wrażliwością, kiedy potrafimy celebrować drobne momenty, różne zdarzenia, które na co dzień dzieją się w naszym życiu, jak potrafimy z radością celebrować wspólne posiłki, drobne spacery, czy nawet takie codzienne sprawy jak wieczorna toaleta, czy kładzenie się spać, czy kładzenie naszych dzieci spać. No i chciałabym, żebyśmy też wyobrazili sobie, jak wygląda takie życie z uważnością, kiedy my wszyscy, jako członkowie rodziny, potrafimy, mamy przestrzeń do tego, żeby zaspokajać potrzeby własne, ale też jesteśmy uważni i obserwujemy, jakie są potrzeby innych jej członków i też staramy się przynajmniej zareagować na nie też z uważnością i z taką wrażliwością. Dzisiaj będziemy rozmawiać na ten temat, jak ten scenariusz chociaż w pewnym stopniu urzeczywistnić i wprowadzić do naszego życia. Więc zapraszam Was do pewnego rodzaju podróży po uważności. A naszą przewodniczką po tej podróży będzie ekspertka, którą zaprosiłam właśnie do nas. Jest nią Ania Molenda, od 20 lat trenerka rozwoju, od kilku lat trenerka uważności, nauczycielka uważności zarówno dzieci, jak i dorosłych, która reprezentuje Polski Instytut Mindfulness. Dobry wieczór, Aniu. Dobry wieczór. Aniu, bardzo się cieszę, że dzisiaj się możemy spotkać. Już od pewnego czasu pracujemy razem, bo właśnie Polski Instytut Mindfulness, no i tutaj Ania, współpracuje właśnie z redakcją Małych Charakterów, tworząc fantastyczne opowiadania i różnego rodzaju ćwiczenia dla dzieci właśnie do Małych Charakterów. Artykuły właśnie we współpracy z Polskim Instytutem Mindfulness pojawiają się zarówno w cudzysłowie w dużych charakterach, czyli po prostu w charakterach, jak i w małych charakterach. Także tutaj też serdecznie zapraszam, żeby zapoznać się właśnie z twórczością literacką Ani. No i jeżeli ten temat mindfulness Was zainteresuje, no to też zachęcam do tego, byście skorzystali z prenumeraty Małych Charakterów, na którą mamy dzisiaj specjalny rabat właśnie z okazji naszego webinaru. Jest to minus 10% właśnie na roczną prenumeratę. Nie będę tutaj w szczegółach opowiadać, bo wszystkie informacje tutaj znajdziecie Państwo na ekranie, także można się swobodnie z tym zapoznać. Aniu, myślę, że to jest już odpowiedni moment, byśmy wyruszyły w naszą podróż. I myślę, że pierwszym takim przystankiem w ogóle do tej naszej wycieczki będzie przedstawienie w ogóle może pewnego rodzaju takiej definicji, czyli czym w ogóle jest mindfulness, o czym tutaj w ogóle dzisiaj będziemy rozmawiać, Aniu. Tak, oczywiście, z przyjemnością. Ja w ogóle chciałam zacząć od tego, że przepiękny obraz wymalowałaś tej takiej naszej domowej uważności, do której chyba, za którą chyba wszyscy tęsknimy i właśnie za takim obrazem naszej rzeczywistości, czy to rodzinnej, czy to również bardzo często służbowej, takiej spokojnej, wyważonej, stonowanej, dającej nam poczucie bezpieczeństwa. To naprawdę przepięknie. Uwielbiam też metaforę podróży, także cieszę się bardzo z tej możliwości popodróżowania dzisiaj wspólnie z Tobą i z Państwem. Cieszę się, że trafiłam tutaj. Byłaś po prostu absolutnie w punkt. I co?
Definicja uważności. Czym jest uważność? Ona jest prosta i jednocześnie pełna możliwości eksplorowania. Prosta dlatego, że tak naprawdę mówi o tym, że uważność jest to taki rodzaj obecności. Obecności, która jest między innymi życzliwa i nieoceniająca. Czyli skupiamy się na tym, co jest tu i teraz i mamy do tego taki specyficzny stosunek. Specyficzny, czyli z jednej strony tego nie oceniamy, co jak zaczniemy schodzić troszkę głębiej, to jest niesamowicie trudne, bo pomyślmy o takich momentach, kiedy budzimy się rano i naszą pierwszą myślą, na przykład kiedy zerkniemy przez okno, jest: ojejku, jaki brzydki dzień. Albo: o, nie ma dzisiaj słońca. Albo oczywiście odwrotnie: wow, jest słońce, to będzie dobry dzień. I oczywiście dążymy do tego, żeby częściej mieć ten stan: wow, jest słońce, to będzie dobry dzień. Ale często bywa, że nie. Ale na co chcę zwrócić uwagę? Na tę ocenę, która już od razu się pojawia na dzień dobry. Już oceniliśmy: będzie dobrze, nie będzie dobrze. A odnosimy się do czegoś, co kompletnie od nas nie zależy. Czyli do pogody, prawda? I jakby jak zaczniemy się przyglądać, jak funkcjonujemy, to to ocenianie jest czymś niesamowicie nam towarzyszącym. Jest po prostu taką miarką, bez której jakbyśmy nie potrafili się poruszać. Musimy wiedzieć: dobrze, niedobrze, fajnie, niefajnie, skutecznie, nieskutecznie. I jak zaczniemy obserwować swoje nastawienie, to zaczniemy zauważać, jak ono jest niesamowicie związane z tymi ocenami. Bo nawet ten przykład poranka. Jeżeli ja budzę się i od razu definiuję: pada deszcz, to nie będzie dobry dzień, to gwarantuję Ci, że tak będzie. A jak znajdę w sobie ten moment tu i teraz, to też nie chodzi o to, żeby przejść na drugą stronę i wymyślać rzeczy, których nie ma. Ale tak naprawdę budzę się, oddycham. Jest mi ciepło. Coś na mnie czeka. Śniadanie, kawa, kot, bliscy. Jestem tu i teraz, a pogoda się zmieni. Ona teraz jest taka, za chwilę będzie inna, za godzinę jeszcze inna. Nawet tego nie wiem. Nie mam nad tym kontroli. Mam kontrolę nad tym, jak się dzisiaj czuję. Dlaczego pogoda ma mi dawać, wiesz, te sygnały: czuj się dobrze, czuj się źle? Więc ta nieoceniająca obecność. Jestem, doceniam życzliwość, doceniam to, że jestem, ale ta życzliwość obejmuje też otwartość na to, że ja mam prawo czuć się źle, bo ja mam też prawo obudzić się zdenerwowana, przestraszona, po złym śnie, po nie najlepszej nocy dla mnie, z jakimiś obawami, które oczywiście mam w związku z nadchodzącym dniem, mam do tego też prawo. I tu wkracza życzliwość, bo właśnie życzliwość mówi: masz do tego prawo, to jest okej, że czujesz się w tej chwili, nie wiem, podenerwowana, ale uważność to jest to, że ja wiem, że czuję się podenerwowana i mogę się zatrzymać i podjąć decyzję, co dalej. Bo to ja tak naprawdę decyduję, czy ja to podenerwowanie będę rozdmuchiwać i wiesz, i mówić: no tak, i jeszcze ta pogoda, i jeszcze to, i jeszcze tamto, i jeszcze tamto. Czy ja się zatrzymam z pewnego rodzaju właśnie życzliwością, powiem sobie: tak, jestem zdenerwowana, bo to, co mnie dzisiaj czeka, może być trudne, jest dla mnie ważne i co mogę zrobić, żeby troszkę to przyhamować? Okej, no właśnie, to jest bardzo fajne, co mówisz, że tak naprawdę niewielka rzecz, którą możemy wprowadzić już po pierwszych minutach, kiedy się obudzimy, może już w naszym stopniu poprawić nam to funkcjonowanie, czy po prostu no, zatrzymać się. Ale tak też fajnie podkreśliłaś, że no, żyjemy w pewnego rodzaju takim nawyku oceniania, więc domyślam się, że dla wielu osób to może być dosyć trudne, żeby się zatrzymać. I czy może ty masz jakiś swój sposób, na przykład ze swojej praktyki, jak w ogóle to zacząć, żeby to zauważyć, nie wiem, wyobrazić sobie to stop i przyjrzeć się tak bez oceniania właśnie naszym emocjom, tym, co się dzieje? Wiesz, powiedziałaś o tej podróży i ja na pewno będę chciała podkreślić, że uważność jest procesem. I są narzędzia, są ćwiczenia, po które sięgamy czasami doraźnie, bo potrzebujemy ich właśnie tu i teraz. W tej chwili absolutnie potrzebujemy, sięgamy, ale to, co najlepsze możemy zrobić, to możemy wybrać się w tę podróż. Tak metaforycznie, trzymając się tej metafory, zdecydować, na przykład dzisiaj,
że zaczynamy naszą przygodę z uważnością. I oczywiście od czegoś trzeba ją zacząć. I można ją zacząć od poszukania w necie prostych ćwiczeń oddechowych. Można ją zacząć od znalezienia kursu uważności. Dla mnie jako rodzica są takie kursy Uważne Rodzicielstwo. Można znaleźć, można przeczytać Małe Charaktery i wspólnie z dzieckiem porozmawiać o tym, czym jest uważność, jak to rozumiemy, jakie ćwiczenia, jakie praktyki można wykonywać. A co jest tym takim łącznikiem, od którego zaczynamy zawsze? Oddech. Zwracanie uwagi na oddech. To jest magiczne narzędzie uważności. Oddychamy, bez tego się nie da, ale nie zawsze zwracamy uwagę na to, że oddychamy. I ten moment uważności, kiedy my się zatrzymujemy, to tak naprawdę jest moment wykorzystania takiej kotwicy w postaci naszego oddechu do tego, że ja zaczynam się przyglądać oddechowi. Przy czym co jest w uważności też charakterystyczne, dla uważności jest charakterystyczne, to to, że my nie regulujemy tego oddechu, czyli właśnie nie wchodzimy w tę ocenę. O, teraz oddycham za płytko, to go będę wyrównywać. Nie, to chodzi tylko o to, żeby zauważyć, oddycham. Jestem tu i teraz, oddycham. Bo to jest troszkę tak jak kręgi na wodzie. Kiedy zauważam oddech, no to on się gdzieś mieści, w ciele, w klatce piersiowej, w brzuchu, w nosie. To już jakby ja patrzę, gdzie dzisiaj czuję go najsilniej. Zaczynam zauważać ciało. Zauważam ciało. Ciało służy mi do porozumiewania się takiego zmysłowego. Zaczynam zauważać temperaturę, dotyk. Te wszystkie rzeczy, które mnie otaczają, które tworzą tą moją rzeczywistość, ale jednocześnie bardzo mocno mnie osadzają w tym, co się dzieje tu i teraz. Więc to pierwsze narzędzie, ta pierwsza podpowiedź, jak się zatrzymać, to jest skieruj się w stronę swojego oddechu. Bez presji. Czyli to jest znowu to, że my się nie hiperwentylujemy. Czyli nie mówimy, skierowałam się w stronę oddechu. Nie, po prostu obserwuję, jak teraz jest. Jest oddech, jest moje ciało i są pewne emocje, które to ciało też odbiera. Zaczynam to zauważać. Jestem zdenerwowana. Jestem smutna. Jestem zaniepokojona. Jestem poirytowana. I podejmuję decyzję w związku z tym, jak reaguję. Okej. Okay. Też wyobrażam sobie, że być może nie każda osoba, która nas ogląda, ta wizja właśnie tej uważności takiej na co dzień jest jej bliska, bo wydaje mi się, że mimo tego, że cały czas dużo mówimy o mindfulness i całe szczęście staje się to bardzo popularne i myślę, że też dużo osób na tym korzysta oczywiście, to wciąż jeszcze gdzieś są być może takie bardziej stereotypowe spostrzeżenia na temat mindfulness, czyli że jest to medytacja, afirmacje, czy po prostu no, siedzenie po turecku z zamkniętymi oczami, już tak bardzo stereotypowo myśląc. Czy właśnie ten element też właśnie w mindfulness, takiej codziennej praktyce, musi być obecny, czy jakby to nie jest konieczne, by medytować w takim sensie, jak wydaje nam się i kojarzy tak bardziej stereotypowo? Bardzo jest potrzebny. Bardzo jest potrzebny, dlatego że to jest to podstawowe narzędzie, czyli ten moment, kiedy ja siadam, tak jak powiedziałaś, i niektórzy mówią medytuję, my mówimy też często praktykuję, bo uważność taka, jaką proponujemy rodzicom, dzieciom, naszym uczniom w Polskim Instytucie Mindfulness, to jest praktyka świecka, w związku z tym praktykujemy. I ta praktyka podstawowa, my nazywamy ją formalną, polega właśnie na tym takim dosłownym zatrzymaniu, czyli na tym, co powiedziałaś, na tym, że siadamy. Ale ona jest potrzebna, bo też taką metaforą, której często używamy, jest praca na siłowni. My ćwiczymy nasze mięśnie, idziemy na siłownię. To jakby to, że pomyślimy o byciu na siłowni, albo przechodzimy obok, albo poczytamy o tym, albo pooglądamy filmiki, jak ćwiczyć, nie załatwia sprawy. Czyli my musimy usiąść, żeby poćwiczyć nasz umysł, bo ćwiczenie umiejętności to jest ćwiczenie umysłu. Nasz umysł ma nawyki. Działa nawykowo. To jest bardzo dobre, to jest bardzo praktyczne. Wszyscy tego potrzebujemy. Reagowanie instynktowne i tak dalej. Natomiast my dzięki uważności ćwiczymy trochę inne nawyki. I potrzebujemy tego momentu zatrzymania.
to, czego to nie oznacza, to to, że to nie oznacza, że ja teraz odcinam się od rodziny, odcinam się od wszystkiego i wiesz, i wiele godzin dziennie poświęcam na praktykę, nie ma mnie wtedy i tak dalej. Robimy to małymi kroczkami. Oczywiście wiemy, że takie skuteczne praktyki, gdzie faktycznie nasz umysł wchodzi w ten i troszkę element wyciszania, ale też tego trybu obecności, bo ten tryb obecności nie zawsze oznacza relaksację. Czasem oznacza dostrzeżenie właśnie tych rzeczy, które są dla nas trudne. Ale wiemy, że ten tryb wchodzenia naszego umysłu w ten moment, to jest około 20 minut, czyli jakby fajnie jest, jeżeli małymi kroczkami, bo jeżeli dla kogoś nie jest to praktyka bliska, to pierwsze 20 minut może być zaporowe. Więc my zawsze mówimy, lepiej małymi kroczkami. 3 minuty, 5 minut, 7, dojdziemy do tych 20, a potem do tych wymarzonych na przykład 40, bo też praktyki uważności tyle trwają. I jest ważne, żeby je wykonywać, bo to jest ten trening umysłu. I to, żebyśmy my mogli działać, reagować w taki sposób, w jaki mówimy, żeby ta praktyka się stawała czymś takim naturalnym, że my po prostu wychodzimy na spacer i praktykujemy. Przez to, że właśnie, że skupiamy się na tym, co się dzieje i jednocześnie te nasze reakcje są inne, spokojniejsze, bardziej adekwatne do tego, co się dzieje, to bierze się z tego, że praktykujemy formalnie, czyli że ćwiczymy ten nasz umysł. Jasne. Właśnie dzisiaj też tematem jest rodzina, są dzieci, więc zastanawiam się, jak formalna praktyka medytacji może być tutaj wprowadzana u młodszych dzieci na przykład. Czy to jest trudne, czy raczej dzieci z łatwością łapią ten moment i potrafią właśnie się skoncentrować przez dłuższy czas? A to tak samo jak u nas, bardzo różnie. Na pewno jest tak, że potrzebujemy dużo krótszych tych momentów takiej tej formalnej koncentracji związanej z siedzeniem i zaczynamy od dosłownie 2-3 minut, a potem stopniowo troszeczkę wydłużamy, a czasami wracamy i mówimy, dobrze, dzisiaj tylko 2 minutki. Czy dzieci w to wchodzą? Powiem Ci, że to bardzo zależy od tego, co dzieje się na zewnątrz. Czyli jeżeli dziecko wyczuje, że z naszej strony jest to jakiś rodzaj, nie wiem, manipulacji albo chęci zmienienia go. Czyli wiesz, jakby intencją jest to, że no to siedź teraz i będziesz grzeczniejszy albo grzeczniejsza dzięki temu, nie wejdzie za nic w świecie. I jeżeli znajdziemy, są oczywiście tak samo jak my, są dzieci, które w naturalny sposób siadają z rodzicami albo z nauczycielem uważności, albo z panią w szkole i sprawia im to przyjemność. Są dzieci, które potrzebują zrozumieć, po co mam to robić, potrzebują zrozumieć dlaczego. Ale mówimy dzisiaj o rodzinie, więc jeśli w rodzinie pojawia się ten aspekt, że chcemy spróbować, jak to jest jako rodzina, chcemy się tym pobawić, chcemy w tym być razem, to szansa, że dziecko w to wejdzie, jest duża. Ale też ostrożnie, bo też mam kontakt z rodzicami, którzy mówią, no nie lubi dziecko, nie lubi i już. I wtedy troszeczkę to zmieniamy, bo wtedy może nie musimy na początek siadać i wyobrażać sobie. Oczywiście z dziećmi pracujemy też bardziej obrazami, bo z dorosłymi pracujemy na tym, co mamy, na takim naszym narzędziu, instrumencie, ciało, poruszanie ciała i tak dalej. Z dziećmi powolutku najpierw budujemy jakiś obraz, który jest dla dzieci zrozumiały. Bardzo popularnym obrazem pochodzącym z metody pani Elin Snell jest żabka, której brzuszek się rusza, jak oddychamy. Często się odnosimy do takiego wyobrażenia balonika, że balonik porusza naszym brzuszkiem. Ale możemy tworzyć w środowisku domowym i ja w środowisku pracy z dziećmi też tworzę własne obrazy. Może jest jakaś postać z bajki, która praktykuje. Okej. Okay. I możemy się do tego odnieść i powiedzieć, no właśnie, no on praktykuje teraz, on oddycha, zróbmy to samo. Więc jakby szukamy tych ścieżek i wracam do tych dwóch słów. Brak oceny i życzliwość. Nie oceniamy tego. W uważności nie można niczego zepsuć. Jak dziecko czuje niecierpliwość, to czuje niecierpliwość. To momentem uważności jest zauważenie tej niecierpliwości. Jakby przekierowanie uwagi na to, że o, niecierpliwisz się. Czy dobrze widzę, że się niecierpliwisz? A jak to jest niecierpliwić się? Jak ty to czujesz? Bo to jest właśnie praca z dzieckiem w tych momentach, kiedy też pozwalamy dziecku zauważyć
samo siebie. Jak to jest Okay. dla ciebie się niecierpliwić? Co to dla ciebie znaczy? To dla ciebie znaczy, że może coś w brzuchu tam ci zaczyna wibrować, a może paluszkami ruszasz, a może przytupujesz? Jak to jest dla ciebie być niecierpliwym? Żeby dziecko, wiesz, wchodziło w ten tryb, widzę, co się ze mną dzieje. Myślę, że bardzo ważny wątek tutaj teraz poruszasz. Dużo osób, też naszych czytelników, pisze do nas odnośnie dzieci, które na przykład mają ADHD albo po prostu są dziećmi bardzo ruchliwymi. I zastanawiam się, jak mindfulness można praktykować właśnie z nimi. W pracy w uważności z dziećmi bardzo ważne jest to podążanie za dzieckiem. My mamy pewien cel, prawda? Czyli jakby, ja tak to mówię i zawsze to widzę, jak wyruszam w tę podróż z dziećmi, to mam pewne cele. No chciałabym taką praktykę wprowadzić i tak dalej, ale obserwuję też, co się dzieje. Bo dla dziecka nadpobudliwego może być bardzo różnie. Może za pierwszym razem, jak zaproponujemy, żeby usiadło, to zrobi to z ciekawości. I obserwujmy wtedy, co się dzieje. Na ile tej ciekawości wystarcza? Na minutę, na dwie, na trzy? A może w ogóle nie ma tej ciekawości? A może ma zupełny opór i powie absolutnie nie? Zapytałaś o praktykowanie w ruchu? Jak najbardziej. Praktykujemy też w ruchu. Praktykujemy z dziećmi i z dorosłymi też uważny ruch. Czym on się różni od zwykłego ruchu? No właśnie tym, że ten zwykły ruch jest taki trochę poza naszą świadomością. Robimy. Zastanawiamy się, ciebie mogę zapytać, zastanawiasz się kiedykolwiek nad tym, jak chodzisz? Jak praktykujesz uważność, to się pewnie zastanawiasz. Chociaż pewnie siłownia i aktywność fizyczna też tutaj wpływają na to myślenie tak. Właśnie o świadomym ruchu, ale tak. Kiedyś tak nie miałam, kiedyś rzeczywiście było tak, tak, że zupełnie to było naturalne, automatyczne, bezrefleksyjne po prostu. Tak, tak. I to samo robimy z dziećmi, czyli praktykujemy w ruchu, ale przekierowujemy wtedy tą uważność na ruch, czyli na przykład na to, że on po pierwsze może być ciekawy, no jakby do tego zachęcamy, że jak mamy się skupić na ruchu, to ja często używam takich właśnie haczyków, że a ile tam mięśni pracuje, a jakie kosteczki w ogóle, no żeby gdzieś przyciągnąć uwagę do tego ruchu, ale też zwracamy uwagę na to na przykład, na ile ten ruch jest dla nas wygodny i gdzie są nasze granice. No bo wiesz, kiedy dziecko biega w takim pędzie, biegam, biegam, to może nawet nie zauważyć tego, że uderzyło się, zrobiło sobie siniak i tak dalej, i tak dalej. Więc też gdzieś odnosimy się do tego, które ruchy są dla ciebie, nie wiem, komfortowe, przyjemne, fajnie cię rozciągają, które są takie na przykład spinające, a nawet o tym nie wiesz, że się spinasz. Więc jak najbardziej praktykujemy też nie tylko siedzenie i skupianie na oddechu, ale skupianie na ciele. Czasem dynamicznie bardzo, bo czasem robimy też tak, ja czasami tak robię, że tańczymy, 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 jest dużo ruchu i się zatrzymujemy. I co teraz się dzieje z nami? Które części ciała ten taniec najbardziej poczuły? Czyli wiesz, tak staramy się te momenty zatrzymania włożyć i dopasować do możliwości dziecka. To jest początek. Ale on zmierza finalnie do tego, żeby dziecko też uczyło się zatrzymywać. I oczywiście to, o co zapytałaś, praca z dziećmi nadpobudliwymi ruchowo, jest taką pracą wyczuwania. Na ile mogę sobie pozwolić i jakimi kroczkami mogę wejść w ten moment na przykład relaksacji. I tutaj środowisko domowe jest najwspanialszym jakby momentem, żeby to robić, bo to jest też to pokazywanie, ja też to robię, robię to razem z tobą, dla mnie to jest ciekawe, porozmawiajmy o tym. Są takie dzieci, które muszą to przegadać. I też trzeba z nimi to zrobić, przegadać to po prostu. Jasne. We wstępie też, Aniu, troszeczkę nakreśliłam taką wizję takiej codzienności właśnie z uważnością, na przykład w trakcie posiłków, czy kładzenia się spać, etc. Zastanawiam się, jak ty to robisz, czy właśnie w jaki sposób uczysz może swoich podopiecznych tego właśnie, żeby w takich codziennych czynnościach, jak jedzenie chociażby, korzystać z tej supermocy, jaką jest uważność.
No oczywiście, jeśli chodzi o jedzenie, to mamy taką praktykę, uważne jedzenie i tą praktykę zawsze w pracy z dziećmi robimy. Obojętnie, czy w pracy indywidualnej, czy w pracy z grupą, pojawia się ta praktyka uważnego jedzenia, czyli takiego jedzenia angażującego wszystkie zmysły. Dotykamy, oglądamy, wąchamy, smakujemy, zastanawiamy się nad tym, co czujemy. I taką praktykę uważnego jedzenia można oczywiście w domu powtarzać, można robić ją rodzinnie. Ona nie nadaje się do wykonywania 3 razy dziennie przez tydzień, bo znacznie spowalnia posiłek, ale uważna przekąska, uważny obiad raz na jakiś czas, właśnie po to, żeby być w tym trybie zauważania tej różnorodności. Akurat uważne jedzenie jest super przykładem też poznawania świata i takiej różnorodności. My na ćwiczeniach uważności tych z nauczycielem praktykujemy w ten sposób, że dzieci wkładają sobie pożywienie z zamkniętymi oczami. I to jest też, zobacz, jaki fajny moment, żeby popraktykować właśnie tą ocenę, lubię, nie lubię. Tak, i wspaniała zabawa, taka atrakcyjna, tak. Bardzo, po prostu pamiętam nawet ze swojego dzieciństwa, że to była jedna z takich ciekawszych, fajnych zabaw, więc też super, że można to po prostu wprowadzać do takich aktywności, które dziecko codziennie lubi, wykonuje, tylko dodać element uważności właśnie. Tak, i wiesz, zapytałaś, jak to wprowadzać w domu. Ja miałam ostatnio bardzo ciekawe przeżycie na zajęciach z dziećmi, a mianowicie a propos telefonów, bo oczywiście na zajęciach z uważności my telefonów nie używamy, no ale wiadomo, że pierwsze zajęcia zwykle dla mnie gdzieś oznaczają takie przepychanie trochę się. Odłóż telefon, proszę, schowaj telefon i tak dalej, i tak dalej. I wiesz, ostatnio mi dzieci powiedziały, haha, odłóż telefon. I jedno dziecko powiedziało tak, no to jak w szkole, odłóż telefon, odłóż telefon. I słuchaj, wszystkie dzieci wstały i zaczęły chodzić po sali i mówić, odłóż telefon, odłóż telefon. I wiesz, okazało się, że to jest ich taka interpretacja tego, co dzieje się w szkole na przerwie. Że nauczyciele mówią, odłóż telefon, a sami korzystają z telefonu. I wiesz, to było niesamowite, bo zobacz, jak dzieci to łapią, jak naśladują, jak wyczuwają też pewnego rodzaju niekonsekwencje i jak ją potrafią skomentować. I to samo jest w domu. Jeżeli my chcemy te momenty uważności wprowadzić, to wprowadzajmy je razem. Bo jak ja potrafię zatrzymać się na jedzeniu razem z dzieckiem i właśnie wprowadzić, no dawniej się wprowadzało to, że jemy wspólny posiłek i rozmawiamy po prostu, ale jeżeli ja potrafię to zamodelować, że ja siadam do posiłku z dzieckiem, poświęcamy temu posiłkowi uwagę w postaci, no nie wiem, rozmowy o tym, kto go przygotował, skąd się wzięły te produkty w ogóle, jak one smakują i tak dalej, to z jednej strony jesteśmy w uważności i do tego dążymy, budujemy relacje, i pokazujemy, że można inaczej, że można się skupić na tej jednej czynności, a na przykład nie być tu mieszam, tu dolewam, tu gotuję. Wiem, że czasami życie tak jakby daje sygnały, musi tak być, że muszę robić wiele rzeczy na raz, ale uważność no jest o tym, że nie musimy robić wiele rzeczy na raz. Tak, ja jeszcze sobie pomyślałam o kolejnej rzeczy, czyli budowaniu wspomnień, bo jeżeli robimy wszystko na takim autopilocie, szybko odgrzejemy pizzę w piekarniku i podamy ją po prostu rodzinie, to zupełnie inaczej zapamiętamy te takie wspólne chwile, niż kiedy spędzimy chociaż te 15 minut, żeby zrobić kanapki kolorowe, je przyozdobić wspólnie, nakryć do stołu i skoncentrować się właśnie na tym czasie razem. Tak, albo żeby do tego, albo żeby to odgrzewanie pizzy nawet było wspólne. Ktoś odgrzewa, ktoś robi sos, ktoś w tym czasie nakrywa i jakby jesteśmy razem, prawda? Nie w tym takim oddzieleniu, moją rolą jest odgrzać, ty w tym czasie, nie wiem, odrabiasz lekcje, nie, już się nie odrabia lekcji, ty w tym czasie zajmujesz się swoimi sprawami, wołam cię na posiłek, koniec, kropka. Tylko właśnie wchodzenie w tą taką wspólnotę. I to wymaga modelowania, ale to modelowanie to nie jest nic takiego na zasadzie, o tak trzeba robić, musimy się do tego zmuszać. To jest po prostu budowanie dla nas wszystkich tego bycia tu i teraz, bo to bycie tu i teraz to jest też magia tego polega na odchodzeniu od scenariuszy, czyli od budowania tych scenariuszy
no, które gdzieś nas wybijają z rytmu, które powodują, mówi się tak, jak nie jesteśmy tu i teraz, to jesteśmy nigdzie. No bo gdzie jesteśmy? Jak myślimy o tym, co nam poszło dobrze wczoraj, dzisiaj, przedwczoraj, albo jak myślimy o tym, co będzie jutro, pojutrze i tak dalej, to gdzie jesteśmy? Nigdzie. Więc to jest o tym byciu tu. Z tymi, których kochamy. Tak, tak. No muszę przyznać, że po tym, jak przedstawiłaś takie dosyć wizualnie bogate i takie dosyć proste metody, jak się wydaje, żeby wprowadzić tę uważność, to ta wizja, którą gdzieś przytoczyłam na początku, no mi się przynajmniej staje coraz bardziej taka bliska i realna, że rzeczywiście jest to możliwe do osiągnięcia właściwie dla każdego. No i skoro już sporo powiedziałaś na temat tego właśnie, jak możemy tą uważność wprowadzić, czy też nie możemy w ogóle zacząć, to też zastanawiam się nad tym, jak możemy skorzystać na tym, że właśnie tą uważność wprowadzimy. Może w kontekście też takiego zdrowia psychicznego, skoro też jesteśmy właśnie dzisiaj 10 października w takim ważnym dniu. Jak ta uważność może nam w ogóle pomóc? Uważność, kiedy zaczynamy ją praktykować i właśnie ćwiczyć nasz umysł, otwierać go na te sygnały uważności, no bo uważność oznacza, byśmy zaczęły od uważność na oddech, pojawiła się gdzieś uważność na ciało, ale to jest też uważność na nasze emocje, to jest uważność na nasze potrzeby, to jest umiejętność zauważania myśli, które nam towarzyszą. I teraz to jest tak, w takim ogromnym uproszczeniu mówiąc, że dużo bardzo cierpienia, z którym się zmagamy na co dzień i od którego często zaczynają się, wokół którego jak po prostu przysłowiowa kula śnieżna obrastają nasze problemy, to jest to cierpienie, które tworzymy sobie myśląc, tworząc właśnie scenariusze, oceniając, porównując się, nadając sobie pewnego rodzaju etykietki i wszystko, co z tego wynika. I dużo tego cierpienia to jest właśnie, tak jak powiedziałam, to cierpienie tworzone w tych naszych różnych wizjach i obrazach, a uważność jest tym narzędziem, które pozwala nam zauważyć, że to robimy. Czyli zauważyć, że to się dzieje. Że dzieje się na przykład to, że zaczynam nazywać siebie, no nie wiem, powiem tak ogólnie, ale zaczynam nazywać siebie, nie wiem, na przykład niedobrą matką. Niekompetentną panią domu, bo zaczynam no, gubić się w obowiązkach, w tym, co powinnam, co robią inni, jak to fajnie wygląda też często w internecie, na Facebooku, na Instagramie, jak fajnie sobie radzą inni z życiem, a ja jakoś sobie tak nie radzę, to nie jest wszystko takie kolorowe, to tak ładnie nie wygląda. I dużo cierpienia bierze się właśnie z tego, że oceniamy swoje działania, porównujemy się z innymi i tworzymy scenariusze, które to wzmacniają, konsekwencje, które będą w związku z tym, że ja czegoś nie robię, nie potrafię, albo to nie jest takie, jak widzę, widziałem gdzieś tam u innych. I uważność jest tym momentem, które dzięki tym swoim zasadom, czyli między innymi jest takich 7 fundamentów uważności i należy do nich życzliwość, taka oparta też na takim samowspółczuciu, samorozumieniu, powiedziałabym. Czyli ja daję sobie prawo do tego, że coś robię inaczej, że podejmuję inne decyzje, że czasem właśnie to nie jest ten zdrowy obiad, tylko odgrzana pizza. Ale nawet jak ona jest odgrzana, to gdzieś jest w tym duchu takiej życzliwości, bycia razem i tak dalej. Ale daję sobie prawo do tego, że tak jest. I jakby to jest jeden z wielu elementów uważności, ale pytałaś o to zdrowie psychiczne. Uważność to jest takie nasze podstawowe wsparcie, które pozwala nam cieszyć się swoim życiem, ale doceniać z wdzięcznością to, co mamy, czyli odsunąć od siebie ten aspekt, ciągle mi czegoś brakuje. Ciągle jest niewystarczająco. Ja jestem niewystarczająca dla mojej rodziny być może, dla moich bliskich, przyjaciół, pracodawców i tak dalej, ciągle mnie czegoś brakuje do szczęścia. No i takie poczucie sprawczości, że to ja jestem tą osobą, która też może o to zadbać, ale nie takim nadmiernym wysiłkiem, że ja teraz to zdobędę, tylko właśnie taką pracą, że to nie jest wcale tak, że ja akurat tego potrzebuję. Mówi się też czasami tak, że
że to, czego potrzebujemy, niekoniecznie jest tym, czego pragniemy. Tak. I czasami jest tak, że pragniemy czegoś, co wydaje się nieosiągalne i strasznie dużo wysiłku nas kosztuje, żeby do tego dążyć, a potrzebujemy tak naprawdę chwili spokoju. I takiej chwili akceptacji tego, co jest. I tego, gdzie ja jestem, gdzie jest moja rodzina, gdzie są moje dzieci. To jest też, wiesz, ważny wątek, jeśli mogę wrzucić go. To jest bardzo też ważny wątek, któremu się przyglądam z wielką czułością i ciekawością, jak czasami rodzicielstwo kieruje nas w tę stronę martwienia się o dzieci. Jakby widzimy, co się dzieje i oczywiście są takie sytuacje, które absolutnie wymagają zdecydowanej, szybkiej, kategorycznej reakcji w trosce o dziecko, ale też czasami jest tak, że jest jakiś moment w życiu dziecka, że dziecko potrzebuje na przykład wycofania. I też uważność pozwala nam popatrzeć na to z taką trochę akceptacją, życzliwością i zaufaniem, że może to jest taki moment, kiedy dziecko potrzebuje czegoś i ja nie muszę wtedy cisnąć. I dziecka cisnąć, i siebie. Że coś jest nie tak, że muszę to zrobić, że muszę to załatwić za dziecko, bo konsekwencje będą takie, że w przyszłości sobie nie poradzi. Bo czasami jest tak, że dziecko się na moment na przykład wycofuje, a potem wraca. Ale potrzebowało tego momentu. A ten moment, w którym my chcemy na siłę to popchnąć do przodu, to jest ten moment, który jest strasznie męczący. I dla nas, i dla dziecka. Tak, myślę sobie o tym, co też już powiedziałaś, że sami kiedy pędzimy, to właśnie przy takim osiąganiu kolejnych celów, przy załatwianiu kolejnych obowiązków, może to tak trochę przykre skojarzenie, ale może też chcemy, żeby szybko załatwić sprawę, która nas niepokoi w kontekście naszego dziecka, tak jak mamy taką czasem tendencję, żeby odhaczać kolejne rzeczy, zadania na liście. Ja myślę, że dużo w tym niepokoju o dziecko jest też ogromnie dużo tej właśnie miłości rodzicielskiej i tej troski, żeby to wszystko zostało załatwione, żeby dać dziecku wszystko, co jest możliwe do dania. I wtedy jest trudno odróżnić ten moment, kiedy ja mogę trochę odpocząć i trochę powiedzieć, niech będzie przez chwilę tak, jak jest. Zobaczymy, poprzyglądamy się. I damy sobie właśnie ten moment odpoczynku, ale to jest bardzo trudno, tak jak powiedziałaś, w tym pędzie, który jeszcze jak połączy się z tą naszą chęcią oddania dziecku wszystkiego, co najlepsze, to jest trudno się zatrzymać właśnie. No właśnie, jesteśmy w tym ciągłym pędzie jako rodzice, w tej trosce o nasze dzieci, o taki dobrostan całej rodziny. A jak tutaj może w duchu tej uważności zadbać o siebie właśnie w roli rodzica, czyli o nas samych? Już tak nawet niezależnie od tutaj całego tego systemu rodzinnego, tylko jak zadbać o swoje własne potrzeby po prostu? No to jak jesteśmy pod parasolem uważności, to ja oczywiście powiem, że praktykując uważność dla samego siebie. Czyli praktykujemy z dziećmi, super, i to jest budowanie wspólnego czasu, to jest zabawa, to jest poszukiwanie kontaktu, bo w uważności też rozmawiamy o emocjach, otwieramy się na to. Też w uważności, w pracy z dziećmi, jeszcze tylko dorzucę, wspaniałym momentem jest ten moment, kiedy dziecko się przekonuje, że uważność w kontakcie z rodzicem polega na tym, że ja też mogę powiedzieć o wszystkim. Mogę powiedzieć, nie lubię tego ćwiczenia, bo nie lubię tu siedzieć, strasznie się nudzę. I to jest okej. Okay. I rodzic wtedy, czy prowadzący, czy w moim wypadku prowadzący zajęcia, mówi, to jest okej, okay, że się nudzisz. To się zdarza. Dzieci to strasznie dziwi, bo są przyzwyczajone do tego, że regulujemy. Mówimy, nie możesz się nudzić, to zrób coś ciekawego w takim razie. Ale wracamy do siebie. Praktykujemy z dziećmi i praktykujmy też dla siebie. Czyli nie wiem, no tak zupełnie schematycznie idąc. Rano 10, 15, stopniowo coraz więcej, 20, pół godziny, minut dla siebie w praktyce uważności, w praktyce oddechowej, w praktyce obserwowania ciała, w praktyce obserwowania naszych myśli, emocji i tak dalej, a potem gdzieś w ciągu dnia, po południu, po powrocie do domu, praktyka z dziećmi. Zadbać o siebie w uważności możemy po prostu praktykując. I powiem Ci o takim paradoksie, bo często słyszę,
ale ja nie mam czasu na uważność jeszcze. Błagam cię, Ania, błagam cię. Robię to, robię to, robię to, wstaję wcześnie, mam mnóstwo obowiązków, ja nie mam czasu na uważność. I paradoks uważności polega na tym, że ten początek faktycznie może być trudny. To może oznaczać dla niektórych nastawienie budzika na troszkę wcześniej. Na początek, podkreślam, na początek. Bo kiedy zaczynasz praktykować, to przesuwają się różne rzeczy i różne tak zwane priorytety. I często jest tak, że okazuje się, że paradoksalnie, kiedy zaczynasz praktykować, masz więcej czasu. Jak to możliwe? Ja mogę powiedzieć o swoim przykładzie. Między innymi dlatego, że uważność w taki bardzo naturalny sposób, bez zmuszania się, wiesz, bez takiego jejku, muszę przestać oglądać telewizję na przykład, albo przestać scrollować. Uważność pokazała mi, że te treści, które ja przyjmuję, uważność właśnie, uważność, czyli obserwowanie, jak ja się czuję rano. Oczywiście budzi się wtedy taka refleksja, która też może być przedmiotem naszej uważności, dlaczego ja się tak rano czuję. I jakby okazało się, że czuję się tak rano dlatego, że włączam radio albo scrolluję Facebook, a tam są rzeczy, których ja nie chcę wiedzieć. I wiesz, i już mi jedno zadanie odpadło. Tak. Bo już nie scrolluję, mam trochę więcej czasu. Dokładnie, też myślę sobie o tym, że jeżeli coś jest przyjemne, coś, na coś wręcz wyczekujemy, na taką chwilę uważności, chwilę dla siebie, takiego zwolnienia, no to od razu automatycznie naprawdę już może być tak, że nie będzie nam się chciało włączyć serialu na Netflixie na przykład, który do tej pory też był takim naszym momentem odpoczynku. Więc tak jak mówisz, rzeczywiście te priorytety po prostu mogą się zmienić w tym czasie. Zmienią się, bo zmienia się właśnie kiedy ćwiczymy. Wiesz, uważność jest też o ciszy, o spokoju, o docenianiu takich chwil troszeczkę wolniejszych. Więc może się też tak okazać, że te seriale, czy te aktywności, które podejmowaliśmy do tej pory, żeby się zrelaksować, w pewnym momencie staną się dla nas za mocne, za głośne i wejdziemy w tryb wybierania w tym momencie uważności. Ale a propos rodzicielstwa i a propos tego, że czasami to też widzimy tę trudność, jak połączyć uważność z obowiązkami domowymi, to o dwóch przykładach chciałam Ci też powiedzieć z pracy z moimi podopiecznymi. Jeden to jest taki, że często się okazuje, że kiedy ja się decyduję praktykować uważność i na przykład zapisuję się na kurs uważności, żeby dowiedzieć się, poznać, bo to jest też ogromnie ważne, to też chciałabym podkreślić, że super jest znajdować sobie samemu ćwiczenia, ale takie doświadczenie takiego kursu 8-tygodniowego jest też istotne. Wtedy, kiedy jesteśmy na to gotowi, bo tam jest nauczyciel, inni uczniowie, że tak powiem, uczniowie, inni uczestnicy, z którymi można się też wymienić doświadczeniami i to jest też niesamowicie budujące tą postawę uważności. I kiedy ja na przykład mówię mojej rodzinie, a naprawdę pracuję z osobami, które mają bardzo małe dzieci na przykład, takie wiesz, takie, gdzie wydawałoby się, że nie mogę opuścić tego dziecka. I mówię swojej rodzinie, potrzebuję tego dla siebie i raz w tygodniu przez 2 godziny będę na kursie. I trzeba jakoś inaczej wtedy sobie poukładać ten dzień i inaczej się sobą zaopiekować. A kursy mamy dostępne też online, więc nie zawsze to wymaga wychodzenia z domu. To dla wielu osób to jest taki pierwszy moment powiedzenia i pokazania, mam prawo mieć czas dla siebie. Zadbać o swoje potrzeby, też te emocje. Tak. I jednocześnie wyrażam swoje potrzeby. I dla wielu osób to jest ważny moment w życiu rodzinnym. Bardzo ważny moment w życiu rodzinnym. Taki trochę sztucznie wykreowany, no bo jest po drugiej stronie jakaś osoba, która mówi, no to spotykamy się we wtorki, proszę być punktualnie od 19 do 21 i tak dalej. Ale dla wielu osób to jest ten pierwszy taki moment, może pierwszy to szumnie powiedziane, ale ważny moment takiego akcentowania też w życiu rodzinnym swojej pozycji i swoich potrzeb. To jest jedna rzecz, o której chciałam powiedzieć. A druga to taka, że w życiu rodzinnym zdarzają się momenty, kiedy muszę podjąć decyzję. I mnie się kiedyś zdarzyło, że prowadziłam online medytację
I jedna z osób no, musiała jakby przerwać tą medytację i później gdzieś z taką, wiesz, irytacją, może nie irytacją, ale frustracją gdzieś na podsumowanie naszego spotkania powiedziała o tym, że no i co? No i siedzę, praktykuję i słyszę, że moi chłopcy się biją. I co ja mam zrobić w tej sytuacji? Co ja mam zrobić w tej sytuacji, jak muszę przerwać praktykę? Ale zobacz, uważność jest też takim momentem, kiedy ja nie wchodzę w ten, bo to jest pewnego rodzaju automatyzm. Chciałam popraktykować, chłopcy się biją, jestem wkurzona. Uzasadniony, mamy do tego prawo, ale to jest pewnego rodzaju automatyzm. A reakcja nieautomatyczna może wyglądać i uważność nas tego uczy w ten sposób, że chciałam teraz popraktykować, chłopcy się biją. Wybieram. Na przykład wybieram to, że wstaję teraz, idę do chłopców, reaguję na to, co się dzieje, a potem wracam do praktyki. To jest poniekąd mój wybór, że jestem matką. Mogę też wybrać, że praktykuję dalej, bo znam chłopców i wiem, że się nic nie stanie. Wybieram najlepsze rozwiązanie, a pewnie jeszcze jest mnóstwo innych, których nie jestem w stanie teraz wymyślić. Ale chodzi o to, że zupełnie czym innym jest bycie w tym trybie automatycznym, jak to mnie wkurza, że nie mam czasu dla siebie, a zupełnie czym innym dla naszej równowagi psychicznej jest uświadomienie sobie, że dokonuję pewnego wyboru. Bardzo fajny przykład, bo myślę sobie o takim ważnym aspekcie w ogóle praktyki uważności. Miałam zapytać właściwie o wdzięczność, ale to myślę, że zarówno tak bardziej ogólnie, jak i o samą wdzięczność też tutaj można jakoś złapać, że jeżeli jest dobrze, czyli jest piękna pogoda, mamy dobry humor, nic nas nie boli, to no, myślę sobie, że o wiele łatwiej będzie nam praktykować na przykład wdzięczność, niż w momencie, kiedy dzieje się coś przykrego, jakaś nagła sytuacja, coś nam przeszkadza po prostu w tej naszej chwili uważności. Tak, oczywiście, wiesz, z tymi przykrymi sytuacjami, to w momencie, kiedy są takie naprawdę mocno zatrzymujące nas sytuacje, to one i tak nas właściwie zatrzymują, bo my się skupiamy wtedy na działaniu, prawda? Musimy, jest trudna sytuacja, działamy. Przeważnie tak jest, że instynktownie wchodzimy w ten tryb, bo tryb działania jest trybem tu i teraz. Jakby tym trybem nie tu i teraz, to jest ten tryb tworzenia scenariuszy. Ale wracając do wdzięczności, jeśli na przykład wrócimy do tej pogody i łatwo jest być wdzięcznym za piękne słońce, a troszkę trudniej jest być wdzięcznym za burzę lub deszcz, no tak. Za tak zwaną, niektórzy jak mówią, ścierę na niebie, to znowu, będąc w tym trybie różnych praktyk uważności, mnie od razu przychodzi do głowy nawet wyjście z tego schematu, jak jest słońce, jest dobrze, bo mogę, nie wiem, wyjść na spacer, a jak deszcz nie, bo siedzę w domu, ale przecież ten deszcz zasila ziemię, a ta ziemia daje nam plony. A te plony my potem jemy w uważnym jedzeniu. I jakkolwiek bajkowo to nie zabrzmi, to uważność uczy nas też bycia w połączeniu ze światem. A to bycie w połączeniu ze światem daje nam więcej takiego luzu, bo widzimy, że to są zjawiska, to są procesy. To jest, wiesz, to jest też o przemijaniu. Nie lubimy przemijania. Rozmawiamy jesienią, więc jesteśmy w super momencie, że widzimy, jak nasza przyroda się zmienia, prawda? I czasem jest pięknie, bo to są piękna, złota, polska złota jesień, a czasem jest po prostu brzydko. Wzrok mi ucieka, przepraszam, bo za okno patrzę. I czasem jest po prostu brzydko. Ale będzie ładnie, bo będzie też wiosna, będzie też lato, bo wróci słońce. A z drugiej strony to, co jest brzydkie, czy naprawdę jest brzydkie? Jak się zastanowimy, jak zejdziemy do tego poziomu, że to jest odzyskiwanie naturalnych zasobów, odzyskiwanie wody, która jest potrzebna naszej ziemi, to jest rozkładanie się tych brzydkich, pomarszczonych liści po to, żeby ziemia miała więcej czynników odżywczych i żebyśmy my mogli jeść pyszne, uważne obiady. I od razu inaczej zaczynamy funkcjonować w takim większym zaufaniu do tego, co się dzieje. Że to nie jest przeciwko nam
to, że dzisiaj pada deszcz, to nie jest przeciwko nam. To jest cykl przyrody. Jasne. Myślę, że też może nam to pomóc w ogóle w jakiejś kryzysowej sytuacji. Takie myślenie o tym, że wszystko jest po coś, że świat nie sprzeciwia się nam, czy nie robi czegoś na złość. I też to, co bardzo pięknie podkreśliłaś, że pada deszcz, jest tutaj szare niebo, ale będzie słońce. To też jest takie bardzo pocieszające, myślę, że w sytuacji kryzysu, a też no, podkreślam to, bo mamy dzisiaj ten wyjątkowy dzień, gdzie właśnie mówimy dużo o tym kryzysie zdrowia psychicznego. Tak, i dobrze, że zawróciłaś do tego tematu. Bardzo Ci dziękuję, bo też myślę, że bardzo ważne jest, żebyśmy w tym dniu szczególnie podkreślili, że kryzys nasz psychiczny zawsze wymaga opieki i interwencji. I tutaj absolutnie jakieś drobne ćwiczenia z uważności, czy powiedzenie sobie, samo powiedzenie sobie, że wszystko mija, nie pomoże. I tu musimy być też bardzo ostrożni i bardzo czujni i jakby sięgać po pomoc. I bardzo często praktykowanie uważności jest działaniem wspierającym. I to też myślę, że bardzo dobrze, żeby wybrzmiało, że kiedy my decydujemy się na udział w kursie uważności, czy to dziecko, czy to dorosły, to robimy też wywiad. I jeżeli to jest trudny moment w życiu, jeżeli to jest moment, który właśnie jest związany czy to z depresją, czy to z jakąś traumą, przeżywaniem żałoby, to zawsze najpierw konsultujemy się z psychologiem, z osobą, która się opiekuje daną osobą, albo taką konsultację rekomendujemy, jeśli ta osoba nie jest jeszcze w takiej stałej opiece, i wtedy uważność staje się narzędziem wspierającym. Ale też bardzo ważne jest, żeby gdzieś nie pomylić, że to, że zacznę praktykować uważność, też wszystko załatwi. Bo uważność może być też spotkaniem z tak zwanymi trudnymi emocjami, trudnymi tak zwanymi kawałkami siebie i tego, co się z nami dzieje. I wtedy ta wspólna praca lekarza, psychologa, terapeuty i praktyki uważności może być tym takim pełną opieką. Okay. Też mam takie podejście podobne jak ty, że sama na przykład farmakoterapia może być skuteczna, ale im więcej tak naprawdę narzędzi wprowadzimy, będziemy chociażby praktykować mindfulness, uczęszczać na psychoterapię z dzieckiem również, to im więcej tych narzędzi, tym większa skuteczność tak naprawdę tego wsparcia. A jeżeli chodzi jeszcze o narzędzia, no to też teraz tutaj na ekranie czy gdzieś w opisie też znajdziecie Państwo numery telefonów i adresy do placówek, więc jeżeli taka sytuacja w Waszym życiu aktualnie jest związana z kryzysem zdrowia psychicznego czy też u dzieci, to tutaj przy naszym webinarze znajdziecie też miejsca, do których możecie się udać w takiej sytuacji. Ja, jeśli pozwolisz, to jeszcze zacytuję jednego z uczestników moich spotkań, kursów, wspaniałego, młodego, 7-letniego mężczyznę, który kiedyś powiedział, tłumacząc, czym dla niego jest złość, i użył takiego sformułowania, które no, zostało ze mną i pewnie zostanie na zawsze, że kiedy czuję złość, to mam tyle myśli w głowie, że nie widzę siebie. I a propos tego, co powiedziałaś, czyli właśnie takiego wsparcia wielopoziomowego, uważność jest tym elementem, który pozwala nam zobaczyć siebie. Takimi, jakimi jesteśmy. Czyli w pewnych aspektach cudownych, w pewnych aspektach potrzebujących wsparcia i pomocy i w pewnych aspektach równie cudownych, i jednocześnie potrzebujących życzliwości. Z naszej strony, ze strony otoczenia i tak dalej, i tak dalej. Więc uważność pozwala nam zobaczyć, jak jest, i zobaczyć samych siebie. Okay. Przepiękna, naprawdę bardzo dojrzała tego młodego mężczyzny metafora, bardzo mnie ujęła. Myślę, że to też jest bardzo fajna puenta naszego spotkania, żeby zobaczyć siebie dzięki uważności, sytuację, w której jesteśmy, i też innych zobaczyć też można. O tak, innych, oczywiście.
Bardzo Ci dziękuję, Aniu, za tą wspólną podróż. Naprawdę było mi ogromnie miło być tutaj pod tym Twoim przewodnictwem właśnie na drodze odkrywania tej uważności w rodzinie. Ja bardzo Ci dziękuję za zaproszenie i za też właśnie taką Twoją piękną uważność w tej rozmowie, w opiekowaniu się tymi wszystkimi wątkami. Bardzo dziękuję. I to ja jeszcze tylko ponownie zaproszę do tego, żebyście zapoznali się z twórczością literacką właśnie w małych charakterach właśnie Anny Molendy. No i przypominam, że też dzisiaj z okazji naszego webinaru jest możliwość zakupienia prenumeraty w promocyjnej cenie minus 10%. Także jeżeli temat uważności się tutaj spodobał Wam, no to zachęcam, byście też trochę więcej tej uważności prowadzili właśnie dzięki tym tekstom w charakterach czy w małych charakterach. W takim razie mam nadzieję, Aniu, że jeszcze się spotkamy, być może na jakimś kolejnym wydarzeniu, a jak nie, to na łamach małych charakterów. Z Państwem dzisiaj chciałabym się już serdecznie pożegnać i życzyć dobrej nocy. No i do zobaczenia na kolejnym naszym wydarzeniu. Dziękuję bardzo. Dobranoc. Dobranoc.